Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy dzisiaj tuningować, sprawdzać i testować Anisa, który ma niesamowite staty, zupełnie jak Progen Tyrus. Kojarzy mi się z jakąś starą grą, Tytus. Nie pamiętam już tej gry, jak to wyglądało, albo na stare PC, to nieważne. Anis wygląda sobie tak i nie mam pojęcia, jaki samochód przypomina, bo on jest chyba stylizowany na jakichś samochodach Le Mans, coś takiego, nie wiem, jakichś takich typowych wyścigówkach, tak samo to auto, chociaż może nie, ten bardziej jest już F1, ale o nim sobie jeszcze pogadamy. Dzisiaj zajmujemy się, jak wspomniałem, Anisem. Jest ten samochód bardzo niski, no i ogólnie co? Jest super sportowy, ma wysokie staty, jeździłem nim dzisiaj troszeczkę, dużo nim jeździłem w sumie i tamtym też i w ogóle wszystkimi samochodami z tego update'u nowego jeździłem sporo i no mogę się dość konkretnie wypowiedzieć o tym samochodzie. Zobaczmy sobie może wnętrze, bo wnętrze jest bardzo ciekawe, jest ono bardzo rozbudowane. A właśnie, jak on brzmi przy wsiadaniu, nigdy nie zwracałem na to uwagę. Czy jakoś fajnie się odpala, czy nie? A nic, nic szczególnego. Co my tu mamy? Ciekawe nawiewy powietrza i bardzo skąpy kokpit. Widać, że to jest typowa wyścigówka. Zobaczcie, jak przykurczone nogi ma moja Asuka. Jakie wielkie te pedały w ogóle są. Czy to są pedały, czy nie są pedały? Ale mamy tutaj łopatki do zmiany biegów. I ogólnie krzesła, bardzo mało miejsca jest w tym samochodziku. No ale kokpit wygląda fajnie. Zobaczmy, jak to wygląda na zewnątrz. Okej, więc zegary działają sobie tak. Mamy tutaj takie diody informujące nam o tym, że obroty już osiągnęły odpowiednią wartość, żeby zmienić bieg. No i mamy prędkościomierz, a tam na dole nie wiem, co to jest. Co to może być? To są chyba... Aha, dobra. To są obroty wyrażone w obrotach, po prostu na minutę. Nie ma tam żadnego mnożnika, więc są to rzeczywiste obroty. No i mamy oczywiście prędkościomierz. Zegar elektroniczny i nic tam więcej się nie wyświetla, ale bardzo fajnie to wygląda. Zobaczmy z zewnątrz, jak to auto wygląda. No teraz niedużo zobaczymy, bo pomalowałem sobie je na czarno. Możemy mieć do niego malowanie. Tak naprawdę kupuje się je od razu z malowaniem, ale ja sobie je wywaliłem, bo chciałem właśnie mieć ten samochód bez malowania. Kosztuje 2 475 tysięcy. To i tak nie przebiło najdroższego jak dotąd samochodu, czyli Grotti Proto. Ja mówię na niego Pronto. 2 700 000. I nie jest to Anis, nie jest na pewno najszybszym samochodem w grze. Jeśli będziecie wybierali, od razu wam mówię, że jeśli będziecie wybierali między dwoma tymi nowymi super samochodami, czy trzema, tego trzeciego jeszcze nie testowałem za bardzo, a to zdecydowanie polecam wam tego najdroższego, bo zdecydowanie lepiej się prowadzi. Mówię tu o Progenie. Anis nie jest jakiś taki fajny w prowadzeniu, jest taki troszeczkę ociężały, jak na samochód sportowy, super sportowy, ale też lepiej prowadzi się od Pronto. To znaczy, no, ciężko to też tak wyczuć, no. Jak dla mnie on prowadzi się tak troszeczkę ociężale, jak na samochód super sportowy powinien sobie radzić lepiej, jak za tą cenę. Nie ma co narzekać, no i tak jest to dobre auto. Może, to, jeśli chodzi o wygląd i takie walory związane z wyglądem, to zdecydowanie chyba też wolę ten drugi samochód, który mam. I oba te samochody testowałem, więc mogę porównać i powiedzieć wam, że tamten jest lepszy, a niewiele droższy. Tak w moim odczuciu. Nie mówię, że ten samochód jest wolny, czy że nie da się nim szybko jeździć, ale zdecydowanie więcej wypadków miałem właśnie w tym aucie niż w tamtym. I no to prowadzenie nie jest aż takie dobre. Jest troszeczkę ociężały, ale no bez przesady. Zachowuje się sporo lepiej niż, nie wiem, jakiś inny super samochód, który już na pewno opisywałem, który miał tam cięższe prowadzenie. Nie jest z nim aż tak źle, ale mogłoby być troszeczkę lepiej, zważywszy na wygląd, który jest mega aerodynamiczny i samochód jest bardzo lekki. Właśnie. Ja niestety zainstalowałem sobie tutaj pancerz.
bo chciałem zrobić ładną fotkę i dojechać w jedno miejsce i zrobić ładną fotkę i tak wyszło, że zrobiłem sobie ten pancerz, żeby się tak szybko samochód nie niszczył, ale chciałbym wam też zawsze pokazywać, jakie są zniszczenia tych samochodów, bo to jest też dosyć istotne na tych tuningach. Ale okej, zróbmy tuning całkowity. Mamy tutaj poprawę osiągów, jeśli chodzi o hamowanie, ciekawe. Może rzeczywiście prowadzenie tego auta się polepszy, jeśli coś tutaj wymienimy. Tutaj mamy końcówki wydechów, ja myślę, że te standardowe są ciekawsze, lepsze, bardziej wpasowane w ten cały body kit. Materiały, klaksony. Wezmę ciężarówkowy, najtańszy. Światła, reflektory, ksenonowe. Zestawy neonowe. Znaczy tutaj coś dawać, ja wiem, to nie ma chyba sensu. Może z tyłu. Z tyłu bym dał neon, tak dla fazy. To jest samochód wyścigowy. Nie ma sensu. No i oznaczenia. Możemy sobie wybrać takie oznaczenie albo takie. Są dwa do wyboru i nie można samochodu kupić od razu bez oznaczenia. Trzeba to oznaczenie usunąć za jakieś chyba 11 tysięcy dolarów. Też nie jest jakaś duża kwota, ja zdecydowanie wolę samochód bez malowania. Teraz mam jakiś klasyczny kolor i będziemy mogli sobie jeszcze coś tutaj zmienić. Ale malowania są takie, nie są najgorsze, widziałem gorsze, naprawdę, z tych nowych samochodów. No i lakierowanie, no i właśnie, tutaj wybierzemy sobie jakiś kolorek. O proszę, jak fajnie wyglądają te zaciemnione miejsca w tym aucie. Możemy sobie... Nocny fiolet. Nocny fiolet wygląda naprawdę mocno na tym aucie. Nie wiem, który, jaki tu kolor wybrać, ale ten mi się bardzo... ten fajnie wygląda. Perłowy. Zobaczmy, co my tu perłą możemy zrobić. Okej. Metalizowany błękit. No i kolor dodatkowy. To jest zagadka, bo nie rozwikłałem, co tu się właściwie zmienia w tym aucie. Nie mam pojęcia, czy w środku coś? Jeszcze raz. Tu z boku ten element, właśnie to jest dziwne, ale ten element nie zmienia koloru. Jest zawsze biały. Myślę, że to jest bug. Moment. Widzicie, co się zmienia? Zmienia się kratka bezpieczeństwa, czy kratka usztywniająca się w środku. Tylko to. Dobra, dajmy na biało. I teraz możemy sprzedać za 1 500 000 dolarów. No i możemy wymienić spoiler. Mamy tutaj jedną opcję. Mnie się podoba ta fabryczna. Fabryczny spoiler jest fajnie podczepiony z tyłu. Mnie się taki styl bardzo podoba. A poza tym wydłuża troszeczkę sam samochód wizualnie. No i w sumie gabarytowo też. Jak tak się patrzy, no nie z boku. Także myślę, że ten spoilerek bardziej pasuje. No i zawieszenie, samochód jest już obniżony. Zobaczcie, niewiele można go obniżyć, chociaż jak na samochód supersportowy to i tak jest sporo. Skrzynia biegów. Dajmy wszystko na maksa, żeby nie było. Kasy jeszcze trochę mam. No i felgi. No felgi są bardzo fajne w tym samochodzie. Wymiana na takie to jest niszczenie. Zobaczcie, co się stało z tyłu. Ja nie wiem, czy jest ktoś, kto by chciał wymienić felgi w tym aucie, bo zobaczcie, co się dzieje z tyłem samochodu. Felgi dosłownie wchodzą... O Boże, jak to wygląda? Ach, paskudnie. Koła fabryczne są ogólnie bardzo szerokie w tym samochodzie. Wymiana na jakiekolwiek inne sprawia, że otrzymujemy taki niepożądany raczej efekt, co? Ja na pewno nie będę tego robił. Poza tym te felgi bardzo mi się podobają. Możemy sobie ulepszyć, dać kuloodporne. Dym, czarny. Okej. I możemy dać szyby. Ja tutaj dałem mocno przydymione. Myślę, że limuzynowe też by pasowały, ale zostawię te mocno przydymione. No i dobrze, to właściwie tyle w tym samochodzie, jeśli chodzi o tuning. Teraz tak, spróbujmy go otworzyć. Spróbujmy otworzyć wszystkie jego elementy. Niestety, jak mówiłem, no ja mam tutaj zainstalowany pancerz teraz. Trochę się tutaj menu zmieniło. No i niestety, otwierają się tylko drzwi. A myślałem, że ta tylna maska też się otworzy. Ona się otwiera, ją można zniszczyć, ale teraz mam tak mocny pancerz, że niszczenie tego zajęłoby mi bardzo dużo czasu. No dobrze, więc nie jeździłem tym samochodem jeszcze aż tak
stuningowany. Jestem strasznie ciekawy, jaką sobie będzie teraz radził. Słyszymy teraz turbo sprężarkę bardziej, zaczęła nam syczeć. Pojedźmy sobie kawałek i czy lepiej skręca? Może tam delikatna poprawa jest. Plusem dla tego samochodu jest to, że nawet jeśli wchodzimy w poślizg, to nie tracimy nad nim całkowicie kontroli. Możemy nim tak leciutko power slide'ować. Wydaje mi się, że teraz jest troszeczkę bardziej przyczepny, ale mówię, to jest bardzo subtelna opinia. Może to nie być prawda. Jeździłem nim trochę i wydawał mi się taki bardzo poślizgowy. Teraz jakby to się poprawiło, ale zobaczymy, co będzie przy wyższych prędkościach. Tak, auto jest bardzo szybkie. Szkoda, że nie można tutaj zmierzyć tej prędkości. Na potrzeby tych tuningów mógłbym właśnie to robić. Jakoś tam, nie wiem, może jakimś modem czy coś, żeby to mierzyło tą prędkość. No ale nie ma czegoś takiego, niestety. A jeśli chodzi o prowadzenie, to zobaczcie, nawet takie mocne manewry nie wprowadzają tego samochodu w jakiś poślizg większy. Także samochody wymija się bardzo w porządku. Tylko, że jest troszeczkę ociężały. Ociężały w stosunku do tego drugiego samochodu. Ja go tak porównuję, bo na pewno wielu z was się zastanawia, czy kupić ten, czy ten. Który jest lepszy i który jest fajniejszy w prowadzeniu. No, na pewno warto poczekać na następny tuning, który się pojawi niedługo. Tamtego samochodu, drugiego. Bo jest na co czekać. Tamten samochodzik naprawdę lepiej sobie radzi z tym wszystkim. Co mogę o nim powiedzieć? No, jest troszeczkę ociężały w prowadzeniu, ale to wcale nie jest do końca taka wada. No bo jadąc sobie właśnie taką autostradą jak teraz, zobaczcie, ile tutaj na liczniku nam pokazuje, 130, właśnie mamy tutaj nawet dokładną prędkość teoretycznie, 134 mile na godzinę. To nie jest do końca wada, że on jest taki ociężały w prowadzeniu, dlatego że nie jest nadsterowny, a więc nie zarzuca mu tyłka podczas takich gwałtownych manewrów wymijania, ale jednocześnie kiedy trzeba bardzo szybko coś ominąć, to może nam nie starczyć tego raptownego skrętu, ale no, jak nam na przykład coś bardzo znienacka coś wyjedzie, nie wiem, jakbyśmy jechali naprzeciwko czegoś tam, to może zabraknąć tego skrętu w pewnym momencie, a na przykład teraz. Inny samochód dałby sobie radę jeszcze wyminąć jakiś tam pojazd. Tutaj już nie jest tak łatwo, no. Nie można tak fajnie lawirować między tymi samochodami. Trzeba troszeczkę robić to z wyprzedzeniem, bo, no mówię, brakuje tej responsywności. I na pewno przez to też promień skrętu, czy jest duży, raczej mały jest promień skrętu w tym samochodzie. Jakie są ogólne odczucia? Bo na tym nam zależy. Skupiam się troszeczkę na tych takich różnych walorach tego samochodu, jeśli chodzi o prowadzenie i staram się opisać to jakoś swoimi słowami. Ale jaki jest w odczuciu? W odczuciu jest, tak jak powiedziałem, troszeczkę odciężały. Nie jest to minus jakiś tam wielki. Można się do tego przyzwyczaić, ale też takie mam wrażenie, że auto jest troszeczkę wolne. Nie ma takiej prędkości maksymalnej dużej. Zobaczcie, jak z przyspieszeniem jest na prostej. Zobaczcie, że mocno mieli kapcia, także ten start nie jest taki dobry przez słabą przyczepność. Auto jest... Auto w ogóle chyba nie ma prześwitu. Naprawdę, zobaczcie sobie teraz z boku, jak jadę. Te opony aż zapadają się leciutko w asfalt. To jest takie dziwne trochę, ale zauważalne, no nie? Tak leciutko się w asfalt zapadają. To nie jest minus, bo to jest GTA, no kurczę. Nie możemy się do takich rzeczy przyczepiać, bo byśmy się, nie wiem, starali tą grę porównać jakoś do rzeczywistości, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się w niej dobrze bawić. Tak więc to nie jest jakiś też tam wielki minus tego samochodu. Fajnie on wygląda z daleka, taki niziutki. Jak widzicie, tutaj są takie, o, różne miejsca, gdzie trzeba troszeczkę przyhamować. I też jak się właśnie tak mocniej skręca, samochód traci trochę prędkości. Słyszycie nawet teraz, jak sobie tak jadę, że jeśli mocniej skręcam, to jakby tak się dusił troszeczkę, no nie? A przypominam, to już jest maksymalny tuning tego samochodu. I naprawdę, jeśli chodzi o prędkość, jakoś mnie nie powala.
Może to też złudzenie właśnie przez to, że jest taki ospały przy tym skręcaniu. Nie wiem, wypowiadajcie się na temat tego auta. Opcje tuningowe nie są jakieś hardkorowe, może wymienić sobie końcówki tłumika. No i spoiler na inny, ale ten myślę, że jest ciekawszy. Nie odkryłem jakby innych takich cech tego samochodu, typu, że jakoś się tam śmiesznie odbija od ściany, czy tego typu rzeczy, ale no trzeba przyznać, że też wygląda troszeczkę tak kosmicznie, no nie? Ten przód taki śmieszny jest. Mega opływowy samochód. Za taką cenę myślę, że powinniśmy się spodziewać osiągów na miarę Pronto. I prowadzenia w sumie takiego jak w tym samochodzie, takie prowadzenie byłoby całkiem w porządku, ale osiągi mogłyby być trochę może lepsze. Nie wiem, wypowiadajcie się, co myślicie o tym samochodzie, czy ktoś z Was już go ma, jak się z nim czujecie, czy uważacie, że jest wolny, wolniejszy od samochodów, które już posiadacie w garażu, czy też plasuje się gdzieś tam na czołówce. Bo pamiętajcie, osiągi to jest jedno, no nie? Jak tam samochód, powiedzmy, na prostej wyciągnie od 0 do setki najlepszy czas i na jakimś tam odcinku prostej drogi osiągnie super czas, no to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest to, czy samochodem dobrze pokonuje się zakręty, wertepy, czy jest stabilny na takich wertepach. Super samochody właśnie słyną z tego w tej grze, że jeśli najedziemy na jakiś krawężnik, mały wertep, no to potrafi samochód odwrócić. Są to wozy przeważnie dość niestabilne w porównaniu na przykład do aut sportowych, które są bardziej stabilne. No ale o tym jeszcze powiem Wam w następnych odcinkach, na które Was serdecznie zapraszam, a dzisiaj dziękuję za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.